Cześć, jestem Haki, witam w Gry Fabularne TV. Cześć, jestem Azarin. Jesteśmy na Falconie i za chwilę odbędzie się spotkanie w sprawie PMM, czyli Puchara Mistrzów Mistrzów, czyli na Falconie będzie wybierany najlepszy mistrz gry roku 2012. Tyle już było tych edycji, że można się pomylić. Ja w tym roku postanowiłem wystąpić z bardzo szczególnym scenariuszem i będę miał ze sobą kamerę. Będę chciał Was przeprowadzić i pokazać Wam, jak wyglądają zapisy na PMM-a, jak wygląda spotkanie i pokazać Wam, że to wcale nie jest takie straszne i że tak naprawdę bardzo wielu mistrzów gry, którzy boją się wziąć udział w takim konkursie, tak naprawdę mają spore szanse i w bardzo znaczny sposób wzbogaciliby ten konkurs i nie ma czego się bać. Jeśli ja startuję w tym konkursie, to znaczy, że prawie każdy jest w stanie. I w tym roku przygotowaliśmy z Azarinem coś naprawdę szczególnego. Według Ciebie, co w tym naszym pomyśle na scenariusz, co jest najbardziej, nie wiem, cool na temat tego pomysłu? Przede wszystkim jeszcze niczego takiego nie było, już na pewno nie na konkursie. W ogóle połączenie dwóch totalnie różnych konwencji jest super pomysłem. No i mam nadzieję, że zrobi wrażenie na sędziach i będzie, gracze będą się dobrze bawić. Tak, bo naszym planem jest wykorzystać kontekst, w którym będziemy, czyli kontekst Puchara Mistrzów Mistrzów i wykorzystać go w scenariuszu, wciągnąć w zabawę sędziów, którzy będą odwiedzać nasze sesje. No i na razie mogę zdradzić, że w moim scenariuszu, który będzie prowadzony w świecie fantazji, będzie polegało to na tym, że sędziowie, którzy przypatrują się grze, będą bogami, którzy przypatrują się tej rozgrywce. Ale tak naprawdę nie są bogami, ale kim są, zdradzę Wam pod koniec, jak wyjdzie w ogóle ten pomysł. U mnie sędziowie będą pełnić rolę pośredników pomiędzy wymiarem, w którym będą znajdować się gracze, jakimś innym nieznanym. Tak. Zdradziłem to? O nie! W każdym razie mamy scenę finałową, mamy rozpisany ten scenariusz, te dwa scenariusze, one się zaplatają w pewnym momencie, łączą się w jeden i, no i w ten sposób chcemy podnieść szansę na awans zarówno mój i Azarina. Tak myślimy, że w ten sposób dyskredytujemy niektórych i kto, ile osób przechodzi do finału? Pięć. Pięć, do półfinału. Pięć. Tak, dobra. Do finału nie. Dobra, no to zobaczymy, czy uda nam się dojść do półfinałów. Natomiast kamerę włączę następnym razem na spotkaniu PMM-a z Wojtkiem Rzadkiem. Cześć, sędziujecie na PMM-ie. Tak. Co jest dla Was ważne na sesji, które będziecie oceniać? Co jest dla nas ważne? Nie wiem, ja też nie wiem, co jest dla mnie ważne na sesji, którą będę oceniać. Co jest dla mnie ważne? Co jest dla Ciebie ważne? Przede wszystkim dobre samopoczucie gracza. To jest chyba najbardziej istotną dla mnie rzeczą, aspekt zabawy i tego, aby tą sesję przeżyć, żeby wtopić się w ten inny świat, żeby być w innym miejscu. Żeby być fair i oceniać w zgodzie ze sobą, tak, żeby też nikt za... żeby po prostu wiem swoje ocenie, żeby nikt na tym nie stracił. A to było najważniejsze. No wiesz co, ciężko jest powiedzieć w kilku słowach, co jest ważne. Mamy przez organizatorów jakieś wytyczne, którymi mamy się kierować. Podstawową wytyczną jest narracja, czyli ja to odbieram jako przedstawienie świata graczom, żeby oni ten świat mieli przed oczyma rzeczywiście, słysząc, jak mistrz gry im opowiada, czy przedstawia im NPC-ów, czy jakieś sytuacje. Dla mnie osobiście na przykład najważniejszym byłoby wkręcenie graczy do przygody przez mistrza gry poprzez oddziaływanie na ich psychikę, bądź na psychikę ich bohaterów przez nich prowadzonych. Dobra zabawa graczy, ale to takie pitolenie, przede wszystkim będę je nagrywał. Więc jak mistrzowie wypadną przed kamerą? Także Haki, strzeż się! Do 30. Dobra. Mamy tam lęcie wkleju, dobra? Dobrze, okej, słucham. Na razie. Okej, ale mnie kurde wszyscy filmują. Cześć Haki. Jak się czujesz przed co? Dobrze. Super, ja też się nie czuję. Dzień dobry. Dobrze. Dobry. Dzień dobry. Dzień. Witam Was serdecznie. Tutaj nie ma żadnej chyba tej, nie ma nic żadnej... kredyt z naszej ręką.
rada jest. I teraz wylosujemy wam, na początku wam wylosujemy salę albo miejsce. W środku losujesz teraz, uwaga, w twoich rękach jest teraz los Kakiego. Trzy. To jest Kaki. Kaki, powodzenia, trzymam kciuki. Dzięki. No, to jesteśmy już w sali. Sali numer 3. Powoli schodzą się do mnie gracze. Sala jest od języka polskiego? Tak, od języka polskiego. Tak więc gdyby sesja była słaba, to zawsze możemy pouczyć się literek. O, tu widzę klasycznie dla mistrza gry przygotowane miejsce. My sobie to trochę zmienimy. Połączymy dwie ławeczki ze sobą. I faktycznie te siedziska są naprawdę bardzo malutkie. Mamy teraz tutaj 5 scenariuszy, którym damy półfinalistom. 5 scenariuszy, które przygotował Mateusz Krajewski-Wielgosz. Mateusz Krajewski-Wielgosz, który jest, finalistą Quentina 2011, więc to jest tylko zarys. Wy na bazie tego zarysu stworzycie przygodę, którą poprowadzicie jutro od godziny 12 tutaj. Więc o godzinie 12 zapraszamy na stronę przed. Tutaj damy wam salę, damy wam graczy i lecimy. Teraz, ja mówię, połowa graczy, mniej niż połowa graczy musi być, może być tylko wasza i to jest już bardzo restrykcyjnie przetrzymywane. Bardzo się cieszymy z tego, kto przeszedł. Gratulujemy tym osobom, które przeszły. I ta piątka to, uwaga, mówimy po kolei, tak? Uwaga, a więc. Tak, to jest kolejność według zapisów i nie według punktacji. A więc. Pierwsza osoba, która przychodzi, to Kaki. Aha, to ja. Tak, to ty. Uwaga, uwaga. Druga osoba, która przychodzi, tam był, chyba dobrze pamiętam, Zucze! Gratulujemy serdecznie. Trzecia osoba, która przychodzi, to Azarin! Dwóch z was przejdzie pewnie dalej. Moi kochani, przedostatnia z osób, która przychodzi do półfinału, to Zet! I ostatnia z osób, która teraz przechodzi, to Włody. I moi kochani, wszyscy jesteście do finału Pucharu Mistrza Mistrzów 2012 na konferencji Falcon 23-25 listopada 2012 roku przechodzą Werble! Włody i Azarin! Moi drodzy, mam zaszczyt być organizatorem teraz Pucharu Mistrza Mistrzów, który już od 14 lat skupia co roku mistrzów gry, którzy chcą powalczyć o palmę pierwszeństwa i o to, ażeby być najlepszym mistrzem gry. Staję do konkursu wielu mistrzów gry, co roku pojawiają się nowe twarze, są też stare twarze i starzy wyjadacze. I tak samo było w tym roku. Jest to konkurs, który strasznie dużo jednak wymaga od tych mistrzów gry. To są 2 dni, podczas których prowadzą 3 sesje. Najlepsi prowadzą 3 sesje. To jest mordercza walka ze stresem, ze zmęczeniem, ze swoją własną kreatywnością i swoimi własnymi przeciwnościami. W tym roku mieliśmy 11 mistrzów gry, 10 mistrzów gry, którzy stanęło, ażeby zawalczyć o palmę pierwszeństwa i o wygranie Pucharu Mistrza Mistrzów. Jeden z nich to jest puchar przechodni, który
otrzymuje z rąk byłego, poprzedniego mistrza, mistrzów z poprzedniego roku. Tym mistrzem mistrzów jest Mateusz Inkwizytor Budziakowski. A drugi puchar, który jest nieprzychodni, otrzymuje ta osoba po prostu od, na własność, po to, żeby cieszyła się przy swoim kominku. Puchar ten oceniają sędziowie. W tym roku mieliśmy bardzo dużą liczbę sędziów. Była ich aż 13. 13 ludzi, którzy przez 2 dni nie robią nic innego, tylko oceniała. Ci biedni ludzie zdecydowali się na to, żeby po prostu usiąść, oglądać sesję, oceniać je profesjonalnie i wybrać najlepszego. Do finału doszły 2 osoby, jak zawsze. 2 osoby, które walczyły i pokazały się z najlepszej strony. Te 2 osoby, które wygrały, to Włodzi i chodźcie tutaj. Dwa zupełnie inne style. Dwa doskonałe style. To trzeba przyznać. Dwa doskonałe style i myśmy mieli trudności, żeby wybrać najlepszego. A teraz Mateuszu. Twój puchar i puchar przychodni. Tak jest. Przychodni puchar. Stawaj. Nie będę wiele mówić. Powiem krótko. Tegorocznym mistrzem mistrzów zostaje Włodzimierz.